Witaj w lekcji numer 4, w której chcemy Ci bardziej dokładnie opisać, jaki efekt końcowy na zakończenie tego szkolenia chcemy osiągnąć i chcemy, żebyś osiągnął Ty. Po pierwsze, zaczniemy od zdobywania umiejętności związanych z analizą problemów. Jakkolwiek może się to wydawać banalne, to naprawdę jest to jeden z kluczowych kroków. Chcemy Ci pokazać kilka technik, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem biznesowy, przed którym stoisz, i co najważniejsze, jakoś zaadresować go narzędziami z pakietu Office 365, którym najważniejszym elementem będą oczywiście Power Apps. Przedstawimy Ci nie tylko platformy, które będziesz mógł wykorzystywać, ale również metodyki, podejścia, techniki, które pozwolą Ci odsiać funkcjonalne ziarna od plew. Kolejnym elementem będzie zaprojektowanie rozwiązania, czyli jak już wiemy, co i jak chcemy zbudować, no to będziesz potrafił zaprojektować, przełożyć język wymagań na język techniczny, na konkretne ekrany, konkretne funkcjonalności konkretnych platform dostępnych w swojej subskrypcji. I tutaj bardzo ważna rzecz dotyczy nie tylko możliwości, bo tymi na ogół producenci oprogramowania chwalą się bardzo mocno i relatywnie łatwo można je poznać, natomiast to, co możesz czerpać z doświadczeń takich osób jak my, to przede wszystkim to, czego nie warto robić, gdzie są ograniczenia poszczególnych tych rozwiązań i jakich typowych problemów unikać, żeby faktycznie był to proces prosty, przyjemny i efektywny. No i na koniec zbudujemy aplikację. Zbudujesz naszą aplikację, którą specjalnie z Łukaszem przygotowaliśmy i będziemy ją konsekwentnie realizować w trakcie trwania całego kursu, w poszczególnych lekcjach, poszczególnych modułów. Ale w pracach domowych będziemy Cię bardzo gorąco zachęcać i będziemy wspierać Cię na spotkaniach live oraz cała grupa facebookowa będzie temu poświęcona, abyś Ty zbudował swoją własną aplikację. Tak, żebyś na końcu po tym szkoleniu miał gotowe rozwiązanie, które możesz zaimplementować, które może pomóc Tobie i Twojej organizacji. Dobrze, w następnym nagraniu powiemy Ci trochę więcej o wymaganiach. Co trzeba mieć, co trzeba potrafić, aby można było efektywnie nasz kurs przejść. Do zobaczenia. Do zobaczenia.